mieszkanie. Odsłuch społeczny. Cześć, słuchacie Odsłuchu Społecznego, podcastu, w którym poruszamy ważne, naszym zdaniem, kwestie społeczne. Ja nazywam się Anna Roszman. Moim rozmówcą jest Bumi Philips ze Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego. Cześć. Cześć. Pretekstem naszego spotkania jest książka wydana w zeszłym roku przez to stowarzyszenie pod tytułem Rasizm po polsku. I o tym właśnie porozmawiamy. O rasizmie, którego doświadczają czarni Polacy. Bumi, kiedy ostatni raz spotkało Cię coś takiego, że ktoś spontanicznie zaczął mówić do Ciebie po angielsku, na przykład na ulicy czy w sklepie, albo powiedział Ci, że dobrze mówisz po polsku? Wczoraj. Tak sądziłam. Codziennie w zasadzie to słyszę. To jest takie, ja to identyfikuję jako taką próbę wyjścia naprzeciw. Bardzo różnie osoby z naszej społeczności to odbierają. Natomiast w moim wypadku to właśnie taka jakaś próba porozumienia i mam wrażenie, że to coś w pewnym sensie jednak naturalnego z uwagi na to, że ta społeczność pochodzenia afrykańskiego różniąca się jest dosyć nieliczna, w związku z czym te osoby są identyfikowane jako osoby przyjezdne zazwyczaj. Czy postawiłbyś wobec tego taką tezę, że polskie społeczeństwo jest do tego stopnia rasistowskie, że aż nie wyobrażamy sobie, że Polak może nie być biały? Czy to rasizm? Tak, ja bym tego tak zdecydowanie nie ujął. To wydaje mi się, że to po prostu pewnego rodzaju nieobycie z realiami, rzeczywistością. I to bardziej to, myślę, powoduje tego typu sytuacje. Tutaj chciałabym nawiązać do takiego wątku, który przewija się w tekstach w rasizmie po polsku. To znaczy, z jednej strony mamy rasizm instytucjonalny, to znaczy umiemy sobie wyobrazić, czym jest rasizm instytucjonalny, jak pomyślimy sobie o ustawach norymberskich w III Rzeszy chociażby. A z drugiej strony istnieje taki inny rodzaj rasizmu, jakiegoś takiego zwyczajowego, nawykowego, kulturowego. I wy w tych swoich tekstach często opisujecie właśnie takie codzienne doświadczenia, które mogą nie wydawać się przejawem właśnie rasizmu systemowego, a jednak są rasistowskie. Nazywacie to nanorasizmem. Mógłbyś przytoczyć przykłady takich zachowań? Tak, naturalnie. Jeszcze chciałem odnieść się do wcześniejszego pytania. To znaczy oczywiście, że te wszystkie sytuacje są pewnym takim wskazaniem pozawspólnotowym, że ty nie należysz tutaj do tego naszego kręgu jakby. I to w pewnym takim nasileniu stanowi oczywiście problem pewnego rodzaju. Ja zawsze o tym staram się mówić, uczulać na to rozmówców możliwie. Więc to nie jest tak całkowicie, że to moje poczucie jest takim tożsamym poczuciem dla wszystkich innych osób, które mają inny kolor skóry. To tak chciałbym sprostować naturalnie, bo mówię w swoim imieniu. Oczywiście. A jeśli chodzi o nanorasizm, no jest bardzo wiele takich sytuacji, które wymykają się całkowicie obserwacji osób postronnych i bywają niezauważone, niemniej ich multiplikacja w stosunku do osób o odmiennym kolorze skóry no jest czymś bardzo uciążliwym i trudnym. I to są najdrobniejsze gesty tak naprawdę, czy bardzo często. Chociażby taka sytuacja, która jest absolutnie nieoczywista dla wielu osób, ale to w jaki sposób ktoś potrafi patrzeć na osobę o innym kolorze skóry. I taka osoba, tak naprawdę ja, nie czuję się komfortowo w takich sytuacjach, nie tylko ja oczywiście, względem tego, że ja nie wiem, co za chwilę się może wydarzyć. A masz doświadczenie, że może wydarzyć się coś złego? No oczywiście, niejednokrotnie niestety. Więc to jest już taka sytuacja, która jest sytuacją taką w pewnym sensie stresową. Ja przeszłam do tego takiego rasizmu kulturowego, tych zachowań, które może są nieuświadomione, ale jeszcze zaczepiając o temat rasizmu takiego właśnie systemowego, instytucjonalnego, czy powiedziałbyś, że w Polsce jest rasizm systemowy?
czy mógłbym powiedzieć, że jest raczej systemowe. Tak naprawdę nie jesteśmy jako społeczeństwo przygotowani do współżycia w żaden sposób z osobami odmiennymi kulturowo. Nikt nas tego po prostu nie uczy. Tutaj mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju lekcja do zrobienia. To jest tak, że zaczynając od sytuacji, nie wiem, w urzędach, przez polityków, czyli osoby naprawdę eksponowane, czuć to, że i widać, i słychać, że wiele wypowiedzi, postaw jest wprost rasistowskich. Ja, no, odwołując się do tego, co swego czasu powiedział Radosław Sikorski, czy też Witold Waszczykowski, mówiąc o murzyńskości, no to obydwaj mistrzowie dyplomacji, więc to jakaś katastrofa tak naprawdę. Trochę nie wiadomo, od czego zacząć tłumaczyć, jaki jest problem, bo on jest tak szeroki z użyciem tego słowa. Zapytałam o rasizm instytucjonalny, a jak się odniesiesz do takiej instytucji, jaką jest szkoła? Są teksty kultury najróżniejsze, które do tej pory przekazują nam stereotypy rasistowskie czy jakieś myślenie postkolonialne. Ja sobie obiecałam, że w tym podcaście nie będziemy robić szczegółowej analizy Murzynka Bambo, bo jest wiele podcastów i materiałów, które o tym traktują, i jeśli ktoś ma dobrą wolę, to znajdzie materiały i dowie się, dlaczego w podręcznikach dla dzieci nie powinno być takich utworów jak Murzynek Bambo. Ale właśnie, pytając najogólniej, jak to jest ze szkołą, z procesem edukacji u nas? Generalizując, no jest niestety tak. Ta szkoła już jest dawno za mną, natomiast te problemy są dalej te same, niestety. Przede wszystkim bagatelizowanie postaw różnych rówieśników. To jest jednym z większych też problemów, że tak naprawdę nie ma do kogo się zwrócić, nie ma do kogo pójść. Oczywiście w tym momencie, ja urodziłem się w 72 roku i wtedy tak naprawdę w ogóle nie było do kogo się zwrócić. Natomiast w tym momencie oczywiście są instytucje pozarządowe, różne NGOsy, które zajmują się tą problematyką, i to pole, na którym można próbować sobie w jakiś sposób poradzić, gdzie, żeby sięgnąć po pomoc, jest oczywiście zdecydowanie większe, jest lepiej, chociaż z drugiej strony mamy w tym momencie internet, który jest, jak wiemy, czasem tam bywają takie treści, które po prostu są całkowicie nieakceptowalne i trudno właśnie tak nie wiadomo, od czego tak naprawdę zacząć trochę. Jeszcze chciałam zapytać, znowu pozostając w tej warstwie takiej językowej, pewnych nawyków językowych, jakbyś mógł wytłumaczyć naszym słuchaczom i słuchaczkom, dlaczego również powtarzanie w cudzysłowie pozytywnych stereotypów jest szkodliwe. Mam na myśli takie poglądy jak na przykład czarni lepiej tańczą, bo mają naturalnie wyczucie rytmu, albo czarni zdobywają medale w maratonach, bo są genetycznie predestynowani do biegania. Ludzie mówią często takie opinie, mając całkiem dobre intencje, myśląc, że mówią jakiś komplement, a w rzeczywistości to jest też komunikat rasistowski. To jest taka bardzo delikatna forma, której towarzyszą tak naprawdę dobre intencje. Niemniej jednak ja osobiście wolałbym, żeby próbowano doszukiwać się znaków równości, a nie tak naprawdę wyłuczano różnice. Oczywiście pewnego rodzaju różnice istnieją naturalnie i nie możemy im gdzieś tam zaprzeczać, natomiast istotne jest to, w jaki sposób te różnice będziemy naświetlali, w jaki sposób będziemy próbowali je wykorzystać, tak jak robią to na przykład prawicowe ugrupowania, partie polityczne, czy też jakieś ruchy. Ciekawi mnie, czy spotykasz się z różnymi postawami, zależnie od środowiska, w jakim się znajdujesz w danym momencie. Mam na myśli to, że ty mieszkasz w Warszawie, masz artystyczny zawód, bo jesteś DJ-em, i tak sobie myślę, że pewnie sporo osób może stereotypowo założyć, że postawy rasistowskie to są gdzieś tam na prowincji, wśród jakichś osób gorzej wykształconych. Znowu tutaj przywołując jakiś stereotyp. I czy faktycznie są takie różnice? Jak to wygląda z tymi postawami w takim właśnie, powiedzmy, twoim środowisku zawodowym? Artyści, klasa średnia? No w moim środowisku ja nie ukrywam, żyję troszeczkę w bańce.
pewnego rodzaju to jest taka coś wygodnego. Ja, to środowisko jest zdecydowanie bardziej otwarte, bardziej ciekawe. Mam wrażenie, że to jest fragment lepszego świata, jakby tak dla mnie w moim uczuciu, z mojej perspektywy. Więc te przekonania takie, z drugiej strony, te przekonania o tym, że rasizm dzieje się gdzie indziej, to też zupełnie nieprawda. Ja muszę przytoczyć taką sytuację, gdzie mój znajomy został poproszony o to, czy nie mógłby wybrać się do szkoły, porozmawiać z młodzieżą w kwestii, w idei takiego spotkania antydyskryminacyjnego. No i on wyraził zgodę i potem był bardzo zaskoczony, jak okazało się, że ta szkoła to nie mieści gdzieś tam na prowincji, gdzieś tam na obrzeżach, tylko jest w samym centrum Warszawy tak naprawdę, bo tam był problem. Ten problem się pojawił, więc ja niejednokrotnie też przekonałem się o tym, że rasizm nie może przykleić jednej takiej etykiety jednej jakiejś grupy społecznej. Jednokrotnie pluła mi pod nogi jakaś starsza, nobliwa pani na przykład, lub też pan w garniturze zwracał się do mnie w pogardliwy sposób. I to nie znaczy, że znowu używając pewnego rodzaju uogólnień, że jak pójdę gdzieś tam na Pragę, znajdzie się na Szmulkę wieczorem, to spotka mnie z kolei coś najgorszego. Nie, to nieprawda. Mój kolega zresztą dziobnięty nożem tutaj pod przypalnię, na Nowym Świecie tak naprawdę. No to była noc, no ale umówmy się. Więc to nie jest... Tam u centrum Warszawy. U centrum Warszawy, no trudno bliższe, większe centrum niż to epicentrum. Czyli to trochę potwierdza tezę, którą zawarłam w moim pytaniu, że tak naprawdę te postawy są w poprzek klas, miejsca zamieszkania i tak dalej. Chciałam nawiązać do samego tytułu tej waszej publikacji, Rasizm po polsku, i porozmawiać o właśnie polskiej charakterystyce rasizmu. Czy postawy rasistowskie w Polsce są w jakiś sposób specyficzne? Już tłumaczę, o co mi chodzi. Mam wrażenie, że z jednej strony mamy jako społeczeństwo zaszczepione postawy rasistowskie, na przykład właśnie wyniesione ze szkoły, z tego, że czytamy w pustyni, w puszczy, gdzie właśnie mieszkańcy Afryki są strasznie opisani jako gorsi, głupsi i tak dalej, że gdzieś te poglądy się w nas zakorzeniają, a z drugiej strony mam wrażenie, że rasizm jest też trochę zaimportowany w Polsce, w tym sensie, że kiedy na przykład w zeszłym roku były duże rozruchy wokół ruchu Black Lives Matter, kiedy w Stanach Zjednoczonych po raz kolejny policjant zabił czarnoskórego mężczyznę, niewinnego, to była taka chyba kropla, która przelała czarę. Ruch Black Lives Matter oczywiście istniał już wcześniej, ale wtedy rozpoczęły się, no można powiedzieć, zamieszki, o których też donosiły polskie media. Co ciekawe, to był początek pandemii, więc to też o czymś świadczy, że te newsy się do Polski jednak przedostały. I mam wrażenie, że w polskim społeczeństwie nastąpił olbrzymi backlash wobec tego. To znaczy Polacy, nie znając specyfiki życia w Stanach Zjednoczonych i specyfiki podziałów klasowych, rasowych itd., mieli bardzo dużo do powiedzenia, na przykład o tym, że to bez sensu. To właśnie chciałam cię zapytać tak szeroko. Czy nasz rasizm jest bardziej swojski, czy on jest bardziej zaimportowany? Mam wrażenie oczywiście, że zaimportowany, no bo tak naprawdę przy tak niewielkiej populacji osób pochodzenia afrykańskiego w Polsce, no nie mamy na co dzień takich doświadczeń z osobami innych kultur, także wzrastamy obok nich, żyjemy wspólnie drzwi w drzwi i trudno mieć jakieś takie doświadczenia empiryczne, które mówiłyby o tym, że ja faktycznie obawiam się tej kultury, ponieważ tam można sobie różne rzeczy tutaj podstawiać. Duża część to kwestii postrzegania osób czarnych to faktycznie kalki kulturowe, które są przeniesione, absolutnie. To bardzo różnego rodzaju, ale z drugiej strony też ja uczulam na to zawsze, że nawet doświadczenia jakieś jednorazowe, które mogłyby kłaść się jakoś cieniem na postrzeganiu danej rasy, kultury, o spójnej orientacji, bo tak naprawdę to wszystko jest jednym mianownikiem. To nie są wyczerpujące do wyrobienia sobie zdania, bo ja przecież w Polsce miałem
na ulicy atakowano mnie werbalnie kilkadziesiąt razy w ciągu mojego życia. Ale ja nie mogę powiedzieć, że Polacy to rasiści, bo byłbym, bo skrzywdziłbym tak naprawdę całą rzeszę osób, które są otwartymi ludźmi, świadomymi. Więc wyrobienie sobie zdania w sposób taki bardzo no, kolokwialny na temat całej kultury obcej nam gdzieś, czy osób po prostu o innym kolorze skóry, no jest drogą troszkę na manowce, niestety. I tak to wygląda. Jeśli chodzi o całą samą sytuację z Black Lives Matter, czyli taką tak naprawdę kontynuację ruchu praw obywatelskich, faktycznie ta dyskusja w internecie, tam najłatwiej się dyskutuje, wrzucając różne nośne hasła często, mówiąc o swoich przekonaniach, jakoby o faktach wręcz. Ta dyskusja była zatrważająca, jak bardzo wiele osób miało bardzo dużo do powiedzenia, nie mając pojęcia o niczym absolutnie, patrząc całkowicie z pozycji kanapy i pilota po prostu tak naprawdę. Ale też zupełnie innego społeczeństwa. Tak, my też nie uczymy się o specyfice podziałów klasowych, rasowych, dlaczego policja jest akurat do osób czarnoskórych w Stanach uprzedzona, że są systemowe wręcz szkolenia i tak dalej, jakby policjanci też uwewnętrzniają te postawy. No, tu można by długo opowiadać i też odsyłam do innych źródeł, jeśli ktoś chciałby o samym ruchu Black Lives Matter poczytać. No, to właśnie było bardzo uderzające wtedy, że ludzie komentowali to i mieli potrzebę wyrażenia opinii właśnie o postawach antyrasistowskich, nie znają zupełnie realiów. Tak, nie wiem, ale się wypowiem. Tak, proszę. Tak. No to wszystko, bo w tekstach w waszej książce przewija się też taki pogląd, że rasizm jest rodzajem uniwersalizmu. To znaczy, rasizm tak naprawdę działa na całym świecie. No bo to jest takie wygodne narzędzie do pokazania, do stworzenia podziału. Jeśli jest jakieś, powiedzmy, prawicowe ugrupowanie, no to najprościej na złożone problemy dawać bardzo proste odpowiedzi i na tym wydaje mi się, że na przykład to jest jeden z elementów, na którym się zasadza. Oprócz oczywiście niewiedzy, pewnej jakiegoś tam lęku podszytego też przekazem medialnym. Bardzo często, w dużej mierze. Odsłuch społeczny. Tu bym chciała przejść do takiego tematu bardziej takiego teoretycznego. My tutaj słowo rasizm odmieniamy przez wszystkie przypadki w rozmowie, ale chciałam porozmawiać o samym pojęciu rasy, bo być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w ogóle sama koncepcja dzielenia ludzi na rasy jest już rasistowska, to znaczy jest to bardzo duże uproszczenie, tak odwołując się do wiedzy jakiejś antropologicznej, biologicznej i tak dalej, a zarazem to pojęcie zostało stworzone w bardzo konkretnych celach politycznych. Chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedział. Ja przyznam, że nie mam tej kwestii bardzo mocno pogłębionej, więc mogę powiedzieć to, co gdzieś tam słyszałem na ten temat i to będzie się będzie brzmiało w taki sposób, jak właśnie przed chwilą powiedziałaś. Jestem bardziej samorzecznikiem, który zajmuje się problematyką tu i teraz, próbując dać pewnego rodzaju odpowiedzi na palące, bieżące kwestie, które dotykają naszej społeczności. Jak też pewnie zauważyłaś, sięgając do tego opracowania, w tym opracowaniu było kilkoro autorów. I każda z tych osób wypowiadała się troszeczkę w inny sposób, troszeczkę innym językiem, gdzie widać te różnice między nami. Tutaj przytaknąć i powiedzieć w tej kwestii, że tak, oczywiście, no, sytuacja dziel i rządź to jest znana od czasów antycznych, więc tak naprawdę stworzenie kolejnych pretekstów do tego, żeby utrzymać władzę i przedstawiając w pewien sposób jakieś grupy społeczne, jest tylko kolejnym elementem gry po prostu. A tak naprawdę nie oczekiwałam jakiejś takiej super pogłębionej, super pogłębionego komentarza. Bardziej chciałam nawiązać do tego, że po prostu u
źródeł tego wszystkiego stoi kolonializm i po prostu geopolityka, historia i też no właśnie to, co powiedziałeś, że pojęcie rasy powstało po prostu po to, żeby biedni ludzie mogli podbijać i niewolić innych ludzi. Z czystym sumieniem. Z czystym sumieniem, tak. No właśnie, a jak odpowiadasz na taką postawę, kiedy ktoś ci mówi, że w Polsce nie może być rasizmu, bo Polska przecież nie miała kolonii, tak jak Belgia, Holandia, Hiszpania? No cóż, no wtedy próbuję to przelicytować, pokazując różnego rodzaju sytuacje i mówiąc o pewnej skali cierpienia, które wnoszą postawy codzienne naszych współobywateli. Obok tego trudno przejść, jest tak naprawdę obojętne obok takiej historii. Więc one w pewnym sensie troszkę wykręcają oręż z ręki rozmówcy, który ma tego typu pojęcie na temat Polski i naszej gościnności i w jego oczach rzekomego rasizmu. No to jest tak, że rozmawiając z ludźmi na ten temat, ludzie tak dalece nie zdają sobie sprawy z tego, że często też ta skala tych różnego rodzaju incydentów ich w pewnym sensie przerasta. To znaczy od niedowierzania, wyparcia, przez takie absolutne ignorowanie tego, wręcz do próby dezawuowania tych wypowiedzi, mówiąc, że to są absolutnie, muszą być wymyślone rzeczy. Tak? Tutaj pozwolę sobie na taką dygresję, bo to mi bardzo rezonuje z tym, że właściwie wszyscy przedstawiciele różnych mniejszości czy grup jakoś tam dyskryminowanych dokładnie czegoś takiego doświadczają, że mówią o swoich doświadczeniach i spotykają się z reakcją, że nie, to niemożliwe, to przesadzone. Jak tak. Była na przykład akcja w 2017 roku hashtag MeToo, no to mężczyźni mówili, że to niemożliwe, że kobiety tak bardzo doświadczają molestowania. Tak? Kiedy osoby LGBT mówią, że są dyskryminowane, nie wiem, zaczepiane na ulicy, no to też ktoś, kto tego nie doświadczył, mówi, nie, to niemożliwe, mam kolegę geja, coś tam, zawsze się używa jakichś takich form uspokojenia swojego sumienia, może? W pewnym sensie tak. I też ja nie mówię tego, żeby jakoś zmienić temat z tej perspektywy was jako Polaków pochodzenia afrykańskiego. Nie po to mówię o innych mniejszościach, tylko właśnie po to, żeby zaakcentować, jak bardzo podobne są doświadczenia wszelkich grup mniejszościowych. Tak, prawda? To jest problem społeczny taki, który towarzyszy nam wszystkim. Niestety właśnie wszystkim tym grupom. I to jest pewnego rodzaju powtarzalność. Ja również zawsze staram się zaznaczyć, że te same sytuacje spotykają inne mniejszości po prostu, które są ich udziałem niestety. To jest też tak, że trochę nauczyłem się rozmawiać z ludźmi i staram się, jeśli rozmawiam oczywiście w cztery oczy, staram się obserwować tego rozmówcę, dokąd możemy się posunąć, ile on jest w stanie przyjąć, bo często potrzebne jest trochę czasu na to, żeby móc pójść gdzieś dalej, pogłębić temat, powiedzieć o na przykład jakiejś bardzo trudnej rzeczy, chociażby nawet o, żeby rozmawiać o przywileju białej skóry, to tutaj automatycznie ludzie zaczynają się bronić, zaczynają twierdzić, że to jest coś wymiedlone w nich i dopiero na mocy swoich doświadczeń pokazuje im, co to może znaczyć. To bardzo wiele osób było zdziwionych. Byłem atakowany jednokrotnie za to, że powiedziałem te słowa o białej skóry. I natomiast w większości tych wypadków, jeśli nikogoś nie przekonałem, to mam wrażenie, że udało mi się zasiać gdzieś tam takie ziarenko, ale też opierając się na własnych doświadczeniach, tłumaczę, czym ten przywilej jest, że ten przywilej jest po prostu niedoświadczaniem pewnych sytuacji. Właśnie o to chciałam zapytać, że skoro wywołałeś sam ten temat, żebyś właśnie naszym słuchaczom i słuchaczkom wyjaśnił, co to jest. Tak. Myślę, że to będzie bardzo cenne. To jest niedoświadczanie tych wielu różnych sytuacji. Tak naprawdę ja
No, tak jak powiedziałem, troszkę żyję w bańce. Ja nie poruszam się komunikacją miejską. Jeżdżę albo na rowerze, albo autem z punktu A do B. Obracam się w gronie jakichś tam fajnych, bliskich osób, znajomych, otwartych ludzi. Ale w momencie, kiedy ta sytuacja troszeczkę się zmienia, to tak naprawdę, kiedy ja gdzieś spędzam dnie bardziej na dworze, wokół ludzi, to tak naprawdę, nie wiem, drugi, trzeci dzień mam jakąś taką sytuację, która nie jest przyjemna. Oczywiście już z czasem nauczyłem się sobie z nimi radzić i kiedy jestem atakowany, to po chwili takiego niemiłego ukłucia, gdzieś oczywiście to nigdy nie jest przyjemne, w jakiś sposób z pewnego rodzaju, muszę przyznać, politowaniem patrzę na takiego agresora, który gdzieś na mocy jakiejś frustracji musi z siebie coś wyrzucić często. Na sam koniec chciałam Cię zapytać jeszcze o to, żebyś skomentował generalnie narrację, jaką teraz lansuje władza, która jest jakoś tam obecna w opinii publicznej. Nawiązuje do tego, że no teraz akurat rozmawiamy w takim momencie, kiedy jest bardzo duże znów wzmożenie związane z uchodźcami i okazuje się, że bardzo wielu Polaków również o poglądach jakichś bardziej liberalnych sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców do Polski. I ja jako osoba jakoś tam wydaje mi się wrażliwa na język, na wykluczenia, widzę w tym bardzo dużo takiej narracji rasistowskiej, właśnie ksenofobicznej, ale pomyślałam, że ty na pewno masz o wiele bardziej czuły radar na to. Jakbyś miał powiedzieć naszym słuchaczom, co twoim zdaniem jest takie najbardziej niepokojące, a zarazem nieoczywiste właśnie w tej narracji, którą jesteśmy teraz otoczeni w związku z tym, że właśnie mamy prawicową władzę i tak dalej. Przede wszystkim to, chociażby już elementarny punkt, że nie działamy zgodnie z literą prawa, realizując tego typu politykę, czy nie wiem jak to nazwać. Po prostu to jest pierwszy podstawowy element. Tym, że po prostu jesteśmy zobowiązani do udzielenia azylu, Tak, prawda? azylu, granie tymi ludźmi jest czymś potwornym po prostu, tak naprawdę. Jest czymś dla mnie niewyobrażalnym. Rozumiem, że możemy mieć różnego rodzaju obawy, różnie możemy mieć różny ogląd sytuacji, chociaż lęk w czasach dzisiejszych przed tym, że przyjmiemy uchodźców i ktoś nagle zacznie coś robić strasznego, zacznie podkładać bomby, nie wiadomo co, powiem szczerze, jest czymś tak rozdmuchanym, nieprawdopodobnie, bo jeśli pomyślę o czasach okupacji, kiedy faktycznie bezpośrednio każda osoba, która zdecydowała się pomóc, na przykład jakiejś żydowskiej rodzinie, ukrywała jakiegoś chłopca, nie wiem, cokolwiek, ryzykowała własnym życiem, życiem członków tej rodziny. W tej sytuacji to ryzyko, ta odpowiedzialność, to się rozkłada, że w zasadzie tego nie czujemy. No oczywiście gdzieś to mogłoby na kogoś coś tam trafić, nawet takich najczarniejszych scenariuszu, ale spójrzmy, jak te proporcje wyglądają. To jest absolutnie tak rozdmuchana sprawa, że no nieprawdopodobnie. Też teoretycznie jako państwo powinniśmy mieć właśnie rozwiązania systemowe. Powinniśmy, a no one nie istnieją u nas w wielu obszarach, jak widzimy. To jest jeden z nich. Czy coś jeszcze jest takiego właśnie może w tym prawicowym języku, w tym, co mówią prawicowi politycy, co ciebie jakoś tak szczególnie niepokoi? Wszystko. Okej, to jest zrozumiała odpowiedź. W ogóle podejście do kobiet, do osób o innym kolorze skóry, orientacji, to jest po prostu jakiś dramat. Ja zastanawiam się, dokąd to zmierza. Jakbyś chciał powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom taką jedną rzecz, jakieś jedno zdanie, jedno przesłanie, na przykład jaką postawę powinno się zmienić, albo jaka postawa jest rasistowska, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Jakbyś miał powiedzieć taką jedną rzecz na zakończenie, którą koniecznie byś chciał, żeby nasi słuchacze usłyszeli, a o którą ja nie zapytałam, to co by to było? Ja chyba powiem coś bardziej uniwersalnego, nie odnoszącego się tylko do mojego tam kręgu kulturowego.
spróbujmy nauczyć się ze sobą rozmawiać. I to jak ja widzę często, jak ludzie ze sobą zaczynają rozmawiać, to rozmowa zaczyna się od, bardzo często na początku od obrażenia rozmówcy. W ten sposób się nie dogadamy, nie będziemy mogli się porozumieć. To jest podstawa, czyli zwróćmy tak naprawdę uwagę na język i na to, co, dokąd chcemy dojść. Jeśli kogoś chcemy przekonać do czegokolwiek, to ja się tego trochę nauczyłem i cały czas się tego również uczę, bo łapię się często na tym, że gdzieś czasem puszczają mi po prostu nerwy czasem, to chyba jest takim podstawowym punktem, który chciałbym tutaj przegadać, takim najjaśniejszym. Spróbujmy być uważni na siebie i na to, jakie treści chcemy przekazać, w jaki sposób. Mhm. Dzięki. Już na samo zakończenie chciałam Cię zapytać o działalność Waszego stowarzyszenia. Wydaliście już rok temu tę książkę, o której dzisiaj rozmawialiśmy, Rasizm po polsku. A nad czym pracujecie teraz? Czy są jakieś inicjatywy, które możesz zareklamować? Mamy pewnego rodzaju inicjatywę, która zobaczymy, jak to się potoczy, na którą będziemy potrzebowali finansowania. Jakiś czas temu, bo współpracujemy z innymi organizacjami pomiędzynarodowymi, osoba z Polskiej Akcji Humanitarnej odezwała się do mnie i zgłosiła taką sytuację, że w Warszawie jest kilkoro czarnych dziewczynek, które były gdzieś tam przemycane, więc czy moglibyśmy spróbować się nimi zająć. Już robiliśmy jakieś tam pierwsze kroki w ich stronę, to znaczy z panią psycholog Aleksandrą Lębą. Ona organizuje im takie warsztaty taneczne. Tak naprawdę jest to podejście takie psychologiczne poprzez ruch. I ona sama jest czarna, więc bardzo dobrze wyławia pewne wszystkie niuanse. I to jest nasze takie działanie. Chcemy spróbować tą sytuację, zrobić z niej pewien taki model. Złożyliśmy ostatnio projekt do inkubatora po to, żeby dostać środki na takie działanie, żeby ten projekt prowadzić jako projekt pilotażowy, co później ma na celu rozszerzenie tego na inne miejsca w kraju. To by było bardzo fajne i to by było, myślę, bardzo fajne działanie, bo jest taka potrzeba, jest sporo takich dzieci, które są wykluczone w tak już naprawdę bardzo poważny, drastyczny sposób. To pozostaje mi tylko trzymać kciuki, żeby grantodawcy byli łaskawi i żebyście mogli te projekty realizować, bo brzmi to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Moim gościem był dzisiaj Bumi Philips ze Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego. Rozmawialiśmy o książce Rasizm po polsku, którą to stowarzyszenie wydało w zeszłym roku i którą ja ze swojej strony oczywiście polecam naszym słuchaczom i słuchaczkom. Dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję. Odcinek montuje Katka Mazurczak. W nagraniu brał udział Janek Sikorski. Ja nazywam się Anna Roszman. A naszych wcześniejszych odcinków szukajcie na Spotify, YouTube i wszystkich popularnych platformach podcastowych. Odsłuch społeczny.